po tym spotkaniu, bo Ebik, znowu drużyna, o której będziemy rozmawiać, Jasne. drużyna, która już tłumaczyliśmy, dlaczego nie postrzegamy ich jako najlepszą drużynę w Niemczech, mają 1-0, podobnie jak Future Perfect w WLG. I kto jest faworytem tutaj? To jest moje pytanie. Niewątpliwie drużyna z Niemiec, chociażby ze względu na te niki, które w niej zobaczymy, bo White Knight, zawodnik, którego już znamy z LCS, to zawodnik, który również pogrzebał w przeszłości szansę Team Kinguin na Challenger Series, przynajmniej to wyższe. Donards, zawodnik, który na niemieckiej scenie troszeczkę nam wypłynął, wcześniej znany bardziej przez analityków SoloQue z Twittera, kojarzony bardzo mocno z nietypowymi inwazjami w las przeciwnika, jeżeli chodzi o wczesne etapy rozgrywki i klasyczną cheeserkę, przez co wielu graczy nie za bardzo lubiło grać przeciwko niemu. Zobaczymy, czy to również tutaj się potwierdzi. Zaze, który ma coraz więcej doświadczenia na scenie międzynarodowej, bo oczywiście zarówno w Hiszpanii, jak i w Niemczech. No i w tym splicie wydaje mi się, że Zaze nam się trochę otworzył. Jeżeli spojrzymy na jego grę w Niemczech, jeżeli spojrzymy na ostatnie te finały LANowe, bardzo dobrze wypadł. No ale patrząc również na dolną alejkę, mamy dużo talentu w tej ekipie, tylko mam wrażenie, że troszeczkę jest on jeszcze niepoukładany, że to nie jest ekipa, która jest całościowo dobrym produktem, to jest raczej efekt wysokich umiejętności większości graczy. Tak indywidualnie, te niki coś mówią po prostu, tak. Karzy serce, ale od White Knight mamy po prostu też dwóch zawodników, którzy grają w LCS-ie. Tak, nie były to ich wybitne występy. I też nie byli jakimiś ważnymi czynnikami swoich drużyn, ale mimo wszystko doświadczenie zawsze bym miał. Za to po stronie Future Perfect, We Love Gaming, najgorszej nazwy na tym turnieju, jest kilku zawodników, na których warto zwrócić uwagę. I oprócz Behave'a, który niejednokrotnie jest ważnym motorem dla tej ekipy w Epic Game'ie, chciałbym również spojrzeć na Bananito i Lebrowa. Bo to jest całkiem niezły botlane, mimo tego, że nie jest aż tak rozpoznawalny jak niektóre inne, ale Bananito na zeszłym EU Masters pokazał się całkiem. Również w Grecji jakby ten jego prezentuje taki stabilny poziom, że zawsze jest w najlepszym poziomie. Prostu. A jeżeli chodzi o Lebrowa, tutaj znowu doświadczenie międzynarodowe, ale przede wszystkim wydaje mi się, że to jest całkiem spory potencjał. Po prostu. To jest zawodnik, który może być playmakerem, który może zrobić coś naprawdę ważnego. Nie zobaczę, jaką postać. Rakan. Całkiem pasuje. Postać, która faktycznie może być playmakerem. A ja pamiętam Wona po prostu, gdy komentowałem w Katowicach Asus Rock Elite i nie był to zacny występ w Katowicach ze strony tej drużyny. Ja myślę, że on jest najsłabszy z tego. W mojej opinii. Po prostu pamiętamy go, że był mimo wszystko półfinalistą ostatniego EU Masters w drużynie Bałkan. Przekonajmy się, jak to będzie wyglądało dalej, bo Irelia to jest potężny opener, może pójść zarówno na środek, jak i na mida, jak i na topa. Alistar przeciwko Rakanowi to stara, dobra odpowiedź. Tylko brakuje wyboru dżunglerów, a tych mieliśmy chociażby dwóch zbanowanych, więc odkładając na później może oznaczać brak dla ciebie Rek'Sai, brak Elise, brak wielu tych dżunglerów, których normalnie byś szukał. Pytanie, czy to będzie Drain, bo w tym momencie jest naświetlany i to by było kompletnie zaskakujące. No właśnie, raczej coś innego. Będzie to Kai'Sa, Blakar z jego, który jest bardzo gorący ostatnio na rynku transferowym. Mówi się, że jest AD Carry z ogromnym potencjałem, mimo tego, że nie zawsze udawało mu się przekuć ten potencjał w wyniki. Również na polskiej scenie troszeczkę swojego piętna zaznaczył, jeżeli chodzi o czeską Kusarię. Więc pamiętajmy, bo to jest bardzo młody zawodnik, to jest przede wszystkim zawodnik, który wydaje mi się, że w przyszłym EU Masters może... będzie jednym z najbardziej rozpoznawalnych graczy. Więc to również jest coś, co musimy mieć w świadomości. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeden z potencjałów. Jego Twitter jest osobliwy. To prawda. Miałem przyjemność wejść czasem w interakcję. Jest bardzo ciekawe zapytanie. Ja nie miałem tej przyjemności. Po prostu jestem biernym obserwatorem jego szczególnej treści wpisów. Polecam zajrzeć, jeśli ktoś jest ciekawy, jakie persony grają na European Masters. A jeśli chodzi o wybory, Urgot i ban Kennena, więc domyślam się, że chcesz mu załatwić dobrą linię. Aka, to jest Urgot na topie. Tak by można było sobie sugerować. Pamiętajmy, że również Urgot mógłby się pojawić w lesie, ale nie kojarzy mi się aż tak bardzo z Behave'em tego typu postać, bo Behave zawsze lubił herosy, które potrafią nieco bardziej we wczesnych fazach rozgrywki nacisnąć, a B jest takie, że po prostu Delito jest graczem, który tego Urgota podbierał, więc możemy się tego spodziewać. Tak chociażby z perspektywy zawodnika. Chociażby z playoffów. Te 5 map rozegranych, 2 zwycięstwa na Urgocie. I to już było na patchu, gdzie ten Urgot był zmieniony. I jeśli dobrze pamiętam, to też po prostu wydaje mi się, że to będzie Delito na górnej alei z naszym Krabiakiem. Mówiłem, że Rek'Sai nie będzie dostępna, ale również Big strzela tutaj Behave'a, bo mimo wszystko najbardziej kojarzę
Olafa. Nie wątpię. Zawodnikiem. Trzeba przyznać, że Olaf bardzo często akurat w barwach tej formacji, ale nie tylko, bo również na polskiej scenie, również w przeszłości ten Olaf ze strony Michajewa się pojawiał, nawet na polskiej, na naszej rodzimej scenie, więc nie ma dla mnie wątpliwości, że to jest ewidentnie ban wycelowany w niego. I tak dużo szacunku. Lee Sin, Olaf, tak wczoraj Lee Sinem, jak pokazał na Random 5 gierkę, więc mimo wszystko... Solidny Lee Sin wczoraj. Co? Solidny. Solidny, ja już w każdym tym słowa znaczeniu. To co? To my, wydaje mi się, że tutaj jednak bierze dżunglera. Zakładam, że tak, bo pula jest ograniczona, ale hej, to może być Swain i to jest Swain. Pytanie, jak Von oraz Delito będą żonglować tymi postaciami, bo teoretycznie mogliby się zamienić, ale biorąc pod uwagę to, co zresztą już widzę, że pokazujesz, najprawdopodobniej będzie to Swain, którym rozegra swoją aktywną. Też jedną gierkę po prostu zagrał na Swainie w playoffach Von i mimo wszystko jest to postać, która nie ma twardy kontr. Tak, ma słabe, niewygodne matchupy, typu właśnie Syndra, gdzie jesteś puszowany, nie możesz wiele zrobić, ona ale ma nie masz czegoś takiego, też, że pikniesz coś Swaina i wiesz, że go zniszczysz. Jedyne, co tak naprawdę on będzie musiał tutaj zrobić, zakupić Mercury Threads i w tym momencie już Syndra, jasne, zada mu sporo obrażeń w dłuższej wymianie, jeżeli użyje swojego ultimate'a, ale Swaina nie zmaszotujesz, Swaina tak naprawdę trudno jest wypchnąć z nim na dobre. A Big pokazuje ostatni element swojej układanki, jakim jest Jarvan. Niewątpliwie trafią w ręce do Narsa. No i pytanie, jak Michael będzie się starał skontrować tego zawodnika. Rexa jest dobrym wyborem, nie jest dostępna. Ale jest Skarner przemknął tak długo. Jedna z gorętszych postaci ostatniego patcha. I tak jest co złapać. Syndra, Kai'Sa. Nawet Irelia. Jeżeli Irelia w ciebie inicjuje, bardzo łatwo. Była. Chciałem to zasugerować, ale nie wierzyłem, że to może się wydarzyć. Okay. Ale zbuffowane w 9-7 Trantem plus Sway. To jest kombo, które potrafi naprawdę dużo namierzać. I w ogóle Trundle jest bardzo silny w tym momencie w wymianach 1 na 1, a takich dużo widzimy. Dużo widzimy pojedynków z junglerami, dużo widzimy takich drobniejszych potyczek i to jest jeden z powodów, dla których Rexa jest grany. To jest jeden z powodów, dla których Karim w lesie jest również bardzo dobry. Te mniejsze potyczki są środowiskiem naturalnym dla Trundla również. Okej, okay, wytłumaczmy Trundle z Swain. Pamiętajmy, że mimo wszystko Trundle, ludzie się tego nauczyli, zwłaszcza w interakcji z Yasuo, swoim pilarem może kogoś podrzucić, to jest krótkie, twarde CC, ale występuje, traktowane jest jako podrzut, więc Yasuo może wcisnąć R-kę. Chociażby Fnatic na MSI nadużywało wręcz tej możliwości. Tak samo jest ze Swainem. I tutaj trochę taka, trochę dziwna, trochę dziwne wyjaśnienie, ale spróbuję, żeby to było logiczne. A więc pilar najlepiej działa, kiedy przeciwnik jest tutaj, musi obejść calutki. Więc jak będzie tutaj, to jest pół biedy. Jak jest tutaj, to ćwierć biedy. Jak jest tutaj, to jest największa. To jest pełna bieda. To jest pełna bieda. W tej kalkulacji. Swain pełno bieduje, ponieważ kiedy przeciwnik jest tutaj, może rzucić takiego losowego pilara, wręcz dowolnego. Najważniejsze jest to, że Swain swoim pasywem zawsze ściągnie przeciwnika, nawet to czasami przychodzi lekko przez hitbox tego pilara. Jest przyciągany. I masz pełno biedenie. I kiedy widzisz Syndrę bez flasha, to ona w tej biedzie będzie płakać. To prawda. I dlatego ten duet jest takim, wręcz powiedziałbym kolokwialnie, chamskim sposobem na skampienie mida. Co więcej, to co często zauważymy w kontekście tego typu zestawienia, to jest to, że Swain najpierw rzuci swoje E, Nevermove, żeby przyciągnąć przeciwnika i w tym momencie używany jest pilar, wtedy ściągasz rywala i jakby łapiesz go w ten Nevermove, który może pierwotnie by nie trafił, ale przez to, że jest pilar, że jest to ściągnięcie, to wtedy go jakby wrzucasz w zasięg tej umiejętności. To jest bardzo fajna sztuczka, która pozwala na kampienie mida, to prawda, więc tutaj niewątpliwie Zaze będzie na celowniku, jeżeli chodzi o Big. I również patrzyłbym na pojedynki jeden na jednego. To, co bardzo dobrze robi Trundle jeden na jednego czy dwóch na dwóch, kiedy przeciwnik będzie wchodził, rzucał sztandar, potem się do niego przyciągał, starał zadawać obrażenia, wtedy możesz mu przerwać trajektorię lutu tym dobrym pilarem, albo po prostu zamknąć go w momencie, w którym on już wyląduje. I wtedy Jarvan, który powiedzmy pójdzie pod Warriora, jeżeli na to by się zdecydował, chociaż ostatnio coraz częściej widzimy Sinterhalka, bardzo szybko może zostać wykluczony. I rozumiem, czemu wzięty był Jarvan. Bo Jarvan plus Swain to też bardzo fajny duet. Po prostu, jeśli zamkniesz kogoś ze Swainem w tej arenie, to jest masakra. Jest Swain fajnie. Jest bezlitosny. Na krótki zasięg, jak wali z Q i całe to leczenie i obrażenia z Ultimate'a, koniec. Dużo wiesz chyba o Swainie. Chyba dużo będę mówił o Swainie, ale jednocześnie nie wiem, czemu został wybrany. Bo kogo chcesz zamknąć? Czy chcesz się zamykać w arenie z Urgotem? Ze Swainem? Nawet ze Skarnerem? Rakan odskakuje i jest ta Xayah. I ten Jarvan mimo wszystko jest często wybierany w Xayah.
Ale z drugiej strony też po prostu wydaje mi się, że jego siła na danym patchu jest całkiem wysoka, bo spójrzmy na możliwości, które ma, jeżeli chodzi o buildy. Tutaj są dwa. Może iść, powiedzmy, w dużą ilość obrażeń fizycznych, może iść zdecydowanie bardziej tankowato. Jeżeli chodzi o runy, może iść w Electrocuta, może iść w Conquerora. Jeżeli chodzi o... Tak, no, to mnie zdecydowanie mniej popularne, ale tak, również się zdarza. I też patrzę na możliwości Jarvana. Może bardzo mocno gankować, może skupić się na farmie, ma możliwość sprawdzania krzaków, jest bardzo wszechstronną postacią i bardzo popularną, myślę, w obecnej mecie ze względu na to, jak przydatny jest niezależnie od stanu gry również. Zawsze ten ultimate będzie miał znaczenie, zawsze dobry podrzut będzie miał znaczenie. No zobaczmy. Mówiliśmy wczoraj i tylko wczoraj o tej strategii ze zmianą trinketów. Donarz ją aktywuje, a więc 40 sekunda, stawiasz trinketa, kontrolujesz jednego z krabów, cofasz, bierzesz czerwony trinket i mniej więcej żonglujesz tymi trinketami, ale to jest ważne. Zaczyna od Reda, być może będzie próbował tu jakiegoś wczesnego ganku. Może właśnie na Swain nie chcesz spalić tego flasha. Będziesz miał czerwony trinket dostępny, który oczywiście wyczyści ewentualną osłonę przed tym gankiem. Behave zresztą tę samą sztuczkę zastosował, ale jeżeli chodzi o Donarca, zdecydowanie to jest jungler, który mógłby się zdecydować na wczesny gank. To jest ten typ leśnika, który przyjdzie ci na levelu drugim na środek, albo przyjdzie ci na levelu drugim na bota i zgankuje mimo tego, że, nie wiem, gra nocturnym. To jest ten typ gracza, więc pamiętajmy. Zresztą Donarc w niemieckich finach grał Vi, dwie lub trzy gry z rzędu, więc nie oszukujmy się, to jest zawodnik, który na pewno będzie się często decydował na nietypowe zagrania. Jeżeli chodzi zaś o nietypowe zagrania, Behave, czerwone wzmocnienie i całą drogę przez Summoner Sweep do dolnego kraba. Bardzo zależało mu na tym krabie. Może liczył, że spotka tutaj Jarvana. I też pamiętajmy, Trundle's Press the Attack jest obłędnym czempionem. Zakładam, że ma punkt w Q oraz w W. Wygrywasz każde pojedyncze kropka z red buffem. Tak, tak. Nie ma postaci, która jest w stanie tutaj wygrać. Może Udyr z red buffem. To jest chyba jedyny, który mógłbyś sobie podziałać. Czemu już nikt nie bierze Kayna? A trochę nieudany eksperyment, bo wszyscy na początku zachłysnęli się zmienionym z Kaynem, a na sam koniec ludzie przypomnieli sobie, że nadal jest to trochę coin flip champion. No, zawsze będzie zależało od postaci przeciwnika, zawsze będzie zależało od tego, jak się potoczy rozgrywka, ale coś, co bardzo często będziemy widzieli, zanim wrócimy do Kayna, to jest ta inwazja ze strony Donarca. To jest coś, co robi nagminnie, inwajduje przeciwne raptorki. Tak tylko chciałbym zauważyć. Kontynuuj. A co do Kayna, po prostu jedna myśl. Kayn nie ma za dobrego drugiego poziomu, wierzcie mi. A teraz tylu dżunglerów na drugim, trzecim potrafi ci dołożyć. I pamiętajmy, że ten drugi poziom kiedyś był dużo, dużo lepszy, kiedy jego obrażenia bazowe były ogromne. Wtedy bardzo często zaczynałeś od raptorków, bo na jedno Q byłeś w stanie ściągnąć wszystkie, kiedy zacząłeś z talizmanem. Ale zobacz, poziom trzeci, już Behave na środku, również do Narc. Oj, bieda dla Swaina może być większa niż dla Syndry. Spory terapadach won i faktycznie Behave próbuje tylko trochę podratować sytuację. Mamy flasha ze strony Syndry i obracają się w kierunku Trundla. Również stun na niego i biedny Behave oddaje oba buffy. Tragicznie poszła sytuacja 2-2. Oj, zdecydowanie. I Behave, który najpierw starał się poskromić przeciwnego junglera, potem jednak stwierdził, okej, Syndra jest zdecydowanie bardziej miękkim celem, ale potem, kiedy Syndra już odflaszowała od niego, stwierdził, okej, no tak, to w takim razie wracam do Jarvana, ale przeciwnicy z powrotem mieli już dostępne swoje umiejętności i to było dla nich bardzo łatwe zadanie. I rozumiem, czemu spellbook na Swainie, bo kiedy grasz na matchupy, które cię puszują, w tym Syndra, chcesz mieć teleportację, potem mieć inne samonery, będę o tym na pewno mówił. Ale co to oznacza? Masz mniej obrażeń. Electrocute czy Ery chociażby, to są naprawdę... Nawet Grasław The Undying, coś co bardzo często... Nawet Face Rush, który pozwoli ci się lepiej ustawić pod zadawanie obrażeń. Spellbook jest najbardziej neutralny na tych pierwszych poziomach. No i dodatkowo Swainy lubią zacząć z pieczęcią albo jakimś eliksirem, to też nie daje ci dodatkowego AP. Więc szansa, że zburstujesz Syndrę, były niskie. No i dzięki temu tutaj nie tylko midlaner Big przetrwał, ale zgarnął sobie 1-0-1. I wydaje mi się, że to jest ogromny problem dla Wheel of Gaming. Ponieważ kiedy patrzę na te zestawienia na linii, dolna alejka będzie się prawdopodobnie starać pushować. I jasne, możesz szukać zanurkowania, ale Kai'Sa ma ultimate, Kai'Sa ma burst. Potem patrzę na Alistara. Alistar ma ultimate, Alistar ma kilka sposobów, żeby przerwać czy zanurkowanie. Alistar jest Alistarem, może tak, tak jest nazwijmy. Jest jedną z najtrudniej dive'owalnych postaci, więc te zanurkowania na pewno nie będą proste. A jeżeli miałyby być realnie uskuteczniane, to prawdopodobnie potrzebowałbyś czterech osób, a nie trzech. Więc tutaj planem Wheel of Gaming prawdopodobnie na tę rozgrywkę, przynajmniej tak mi się wydaje, byłoby użycie junglera, żeby przyspieszyć środkowego i potem wraz z midlanerem schodzić do bota, bo to brzmi jak najbardziej prawdopodobne rozwiązanie, lecz już w tym momencie
będzie to bardzo mocno utrudnione przez przewagę Zazę i przez przewagę Donarcy. I Cydra zaraz będzie miała szóstkę. Tak, Swain jest bez flasha. To dobry jest szybka stun. Szóstka swoją drogą. Dobry stun. I Swain może być martwy. Tak, nawet Ignite po tym, jak miał nawet zredukowany cooldown, zaraz będzie dostępny dla Zeyza. Z kometą, jeśli trafisz stunę, tak to jest Swain martwy. Nie ma dodatkowego AP, znaczy HP z Dorana. Nie ma jeszcze komponentów nawet pod katalizm. Nie ma szóstego poziomu i dodatkowej wytrzymałości Ultimate'a i Syndra ma w tej chwili szóstkę i zobacz, jak bardzo grożą z Donarcem. To nawet mogą chcieć zanurkować. Kolejne raptory Behave'a swoją drogą zostały zgarnięte przez junglera Big i w tym momencie ekipa z Niemiec wygląda po prostu dużo, dużo lepiej. Nie tylko na liniach, ale również w poszczególnym zestawieniu junglerów, gdzie Donarc robi więcej na mapie, ale również więcej counter jungluje. Ponad 1500 sztuk złota przewagi już w 6 minucie. I proszę bardzo. Gdzieś Behave pokazuje, że przypatrzył się temu Trundle'owi po buffach, bo pamiętajmy, że dziś prędkość ataku na Frozen Domain została wzmocniona, więc takiego smoka po prostu robisz szybciej na czwartym poziomie. To jest jedna z zalet Trundle'a. Więc nie spodziewałem się, że 0-1 Trundle podejmie taki aktywny ruch, ale tutaj Cloud Rake dla WLG i myślę, że to jest bardzo cenny smok. Biorąc pod uwagę, jak powolne są ich postaci, ale może to za później, bo szybko wejście ze strony tutaj Alistara, szansa na gank nieudana. Tak, ale mimo wszystko to jest skupienie błysku i to zawsze będzie dla ciebie bardzo miła znajdźka, jeżeli jesteś w stanie wyforsować Summonera kosztem niczego, bo tak naprawdę Big nie musiał tutaj w żaden sposób inwestować swoich umiejętności. Jeżeli zaś chodzi o to, o czym mówiłeś przed chwilą, patrzę na tego Cloud Drake'a i widzę Trundle'a, który nie ma dużej mobilności, któremu na pewno to pomoże. Widzę również Rakana, dla którego zawsze dodatkowa prędkość poruszania się będzie ważna, ale również ograniczenie i Jarvanowi czy Alistarowi. To jest dla obu drużyn smok, który może nie będzie najbardziej wartościowy, ale na pewno posiadanie go będzie przyjemne. I pamiętajmy, jak inicjuje Trundle, tak trochę wbiegając i licząc, że mam w zasięgu pilara przeciwnego Kerry. Więc ta prędkość poruszania się jest dla niego bardzo ważna, podobnie jak dla Urgota i Swaina, żeby być w centrum walki. Po prostu cenny nabytek, patrząc przez pryzmat kompozycji, bo inaczej skrajnie polegają na Rakanie. To jeśli prawda. Rakan tutaj nie trafi swojej inicjacji, tak Swain rozkłada ręce, Urgot, jak mamy wejść w tę walkę? Bo to, co chciałoby... To, co drużyna czerwona chciałaby robić, to jest zazwyczaj po prostu wejście Rakana i potem natychmiast Urgot, który kogoś przerzuca, Swain, który wchodzi w to wszystko. Wydaje mi się, że ta kompozycja jest całkiem oczywista, kiedy tylko spojrzysz nawet na ultimate. Jest tu tyle obszarowych zdolności, jest tu tyle ultimate'ów, które będą się starać złapać jak największą ilość osób. Patrzę na Zaję, która rzuci 5 piórek, postara się jej ściągnąć w jak największą ilość osób. Patrzę na Rakana, który będzie chciał zczarmować jak największą ilość osób. Patrzę również na Swaina, on po prostu chce stać w środku teamfightu i być. To jest prawdopodobnie to, co Swain zazwyczaj stara się robić. No i przynajmniej ma katalista, ma trochę odporności na magię, już nie będzie aż takim łatwym celem, jak przed chwilą, gdy próbowałem to naświetlić w kontekście środkowej linii. I Big na razie dwie eliminacje i szukają trzeciej chociażby na topie White Knight. Proszę bardzo, to nie jest rycerz, który zostawia cokolwiek ze swojego przeciwnika. Delito zostaje kompletnie pożarty. I to było tak łatwe. Kiedy patrzysz na dobrego gracza Irelia, kiedy patrzysz na to, jak używają swoich umiejętności, zawsze zostawiając przestrzeń na kilka autoataków, to było po prostu piękne ze strony White Knighta i Delito, mimo tego, że wspominaliśmy, że Urgot jest jego komfortem, w tej sytuacji po prostu był, niezależnie od komfortu, który czuł, był bezbronny. No, po części dlatego Ninja Tabi i dodatkowe HP. Czy ligi regionalne są lepsze od Challenger Series? Odkupieniu dla doświadczonych zawodników, szansa na promocję dla młodych. Trudno ocenić chyba. W sensie, Challenger Series było turniejem bardziej niż ligą? Bardziej premiowały drużyny, a EU Masters bardziej premiuje pojedynczych zawodników, mam wrażenie. Możliwe, możliwe, że masz rację. Bo zawsze będziesz patrzył z perspektywy tego jednego gracza, czy tych dwóch, którzy się akurat wyróżniali, podczas gdy w Challenger Series, wiadomo, ta piątka, która weszła do LCS-a, albo ta piątka, która walczyła o LCS, była najbardziej rozpoznawalna. Na pewno wydaje mi się, że EU Masters ma lepszą medialną rozpoznawalność, więc to pomaga zawodnikom. Oj, Labro. Oj, zablokowany ten doskok do sztandaru, o tym mówiłeś. Ignite powinien dopalić Jarvana, dokładnie. Tym red buff dla Behave'a. Nie mogą pójść dalej, ale aktywny ruch po trzech śmierciach, to się należy pochwalić. Zdecydowanie. I to wszystko zapoczątkował Behave, wchodząc do lasu przeciwnika i również przywołał do siebie Labrowa, co jest bardzo ciekawe. Ten nie trafił swojego podrzutu rakami. To już był problem. White Knight w międzyczasie uprzykrza się Delito. Myślę, że tak możemy to określić. Chociaż w tym momencie to już nawet nie jest takie zwyczajne gnębienie, to forsował go z linii. To jest ogromna rzecz. Dużo no i bardzo ciekawy build ze strony Behave'a. Prosto po Tiamata.
Coś, co często widzimy ze strony Trundla, bo ułatwia to jego możliwości czyszczenia minionów. Oczywiście Frozen Domain i dodatkowa prędkość ataku sprawiają, że będziesz to robił stosunkowo szybko, ale zawsze są to obrażenia skierowane w jeden cel. Tak, masz prędkość ataku, kupa D. Jedno masz ze skilla, drugą masz z przedmiotu. Ten prosty sposób naprawdę może zadziałać w pojedynkach. Ten jeden prosty trik pozwala ci farmić las efektywniej. I Trundle nie jest mistrzem teamfightów, gdzie cała dziesiątka bierze udział. Ale tak dwóch na dwóch, trzech na trzech. Jego obijanie z pały potrafi zrobić spore. Więc... To prawda i możliwość anulowania animacji autoataku dwukrotnie posiadając ten Tiamat będzie bardzo, bardzo ważna. Bo... Tiamat Q. Tak, Tiamat Q, autoatak Q, autoatak Tiamat, autoatak i tak dalej, i tak dalej. Będziesz miał dużo możliwości robienia. I to wszystko jest na krótkim cooldownie, więc możesz ten kombos non-stop aktywować. Spellbook jest coraz popularniejszy na środkowej alei. Z czego to może wynikać? Chociażby z tego, że duża część innych run była sukcesywnie osłabiana czas. Przez dłuższy czas, od kiedy zostały wprowadzone kometa, ery i tak dalej, na początku były super OP, teraz już są bardziej okazjonalne i też patrzę na postacie, które są grane. Tutaj często to nie są ci, wiesz, dystansowi magowie, którzy chcą obijać, tylko Swain chce bardziej przetrwać i mieć dowolność użycia danego summonera w zależnie od sytuacji, bo może to będzie Swain split pushujący, może to będzie Swain, który liczy na to, że znajdzie flankę z teleportacją, a może po prostu potrzebuje klęza. Patrzę również na Akali, o której wspominałem przy okazji pierwszej gry. Tam także ten Unsealed Spellbook będzie miał bardzo duże znaczenie i bardzo dużą wartość, bo Akali również jest wszechstronną postacią, która może różnych summonerów potrzebować w zależnie od sytuacji. Mhm. I zwłaszcza podpiszę się pod tym, że wiele innych run zostało znerfionych. I myślę, że Spellbook jest domyślną opcją, ale tak rzadko możesz sobie na nią pozwolić, bo powiedziałbyś, Spellbook jest ekstra runą, ale hej, stracę prezencję na linii, muszę wziąć to ery. Mhm. Więc kiedy masz bardziej neutralny matchup, możesz sobie pozwolić na to, ale też po prostu chcę zwrócić waszą uwagę, drodzy widzowie, że jest tylko chyba jeden summoner spell, który jest OP przez całą grę. Dobrze wiecie jaki, Flash. I teleportacja jest prawdopodobnie drugim, ale większość summonerów ma po prostu swój okres mocy. Ignite jest fantastyczny w early game'ie. I na linii na przykład, czy w pojedynkach jeden na jednego. Cleanse będzie bardzo wartościowy, kiedy przeciwnicy będą starali się wziąć ciebie na celownik. Uzdrowienie w sytuacjach dwóch na dwóch, wtedy kiedy może ktoś cię wyłączy z gry. Pamiętajmy, że również często będzie ghost brany przez niektórych użytkowników. Nawet dla Swaina będzie wartościowy. Więc tak jak mówisz, Michał, tutaj jest bardzo dużo opcji w zależności od sytuacji. I postaci, które często znajdują się w różnych tych sytuacjach, będą starały się mieć dużo możliwości. Mhm. I to też zależy od linii. Na topie chcesz czasami mieć Ignite'a, żeby znaleźć zabójstwo przy dive'ie. Na bocie, jeśli twój support dysponuje spellbookiem, prawdopodobnie widzi tego Varusa, tą Morganę i chce mieć później klęza. Tak? Chce mieć pomoc dla swojego supporta, ale potem w teamfightach chce mieć klęza. Mhm. Bo będzie się wbijał i nie może być zatrzymany od razu. Więc Spellbook, fantastyczna runa, uwielbiam jej projekt i jeden z moich ulubionych keystone'ów. Zgadzam się, również jestem ogromnym fanem tego, w jaki sposób działa Unsealed Spellbook, bo po prostu daje tyle możliwości i tyle możliwości również daje Guardian. Tutaj do nas chciał przerwać Recall, ale oczywiście Labrov i Bananito bez problemu wracają do bazy, nie będą się przejmować tą obrzydliwą flagą. Sztandar. Tarcza, oczywiście, może uratować twoje cofanie do bazy. Mało osób o tym wie, a więc jeśli jesteś Janą, wciśnij E na twojego carry, który recalluje. To ma sens. Możesz uratować życie w ten sposób. Albo kilka sekund czasu po prostu. To prawda. Mówiąc o czasie, trochę WLG tego szuka. Potrzebują, żeby ich frontline się stankował i faktycznie Road of Ages powstało. Mamy Trundla, który po tym Tiamacie szybko poszedł po HP. Uzasadnione, Urgot się tankuje, też uzasadnione, tak potrzebują być gotowi do walki, ich postaci są zależne od przedmiotów. To prawda i to są też postaci, które będą potrzebować tych przedmiotów do jakichkolwiek potyczek, bo patrzę na Swaina, on chciałby mieć tych 10 staków w momencie, w którym będzie dochodziło do tych fightów, a Big nie chce do tego dopuścić. No dlatego w sporych tarapatach jest tutaj Urgot, Disdain go nie uratuje, White Knight kompletnie przemilił się przez Urgota. I to jest ciekawe, bo w tym momencie Big otwiera pierwszą strukturę, podczas gdy patrząc na te wybory, miałbyś wrażenie, że to może Will of Gaming będzie się starał pierwsze nacisnąć gdzieś na mapie, obwarcze Zyra Khan, tutaj jest oczywiście możliwość wzięcia struktury. Patrzę na tego Trundla, jeżeli pojawi się na środku, Zazy mógł być tak bardzo gnębiony. I ta cała mechanika, o której tyle wspominaliśmy, widzieliśmy ją raz albo nawet ani raz. Tak, wydaje mi się, że Behave w ogóle nie zagrał do oka Mida, od kiedy się nie udało. Mógł się trochę obrazić na Vona. I niewątpliwie jest to problem. No, teraz będzie próbował. Zaufanie czasami można odbudować. Ale Zazę w ogóle nie daje możliwości. Nie, tak, one never move. Trundle podchodzi naokoło. Jest ultimate ze Swainem i chyba trochę spalił tę niespodziankę. Myślisz?
myślisz, że mógł w jakiś sposób wydać plany swojego junglera tym ultimatem? To na pewno nie było najbardziej wartościowe ulti. To jest Viewmasters najlepszym designerem? Larsen. Zgadzam się. Tutaj bez wątpienia Larsen. Chociaż jest kilku graczy, których również uważam za całkiem niezłych i wartych uwagi. Chociażby Hatrix z Splice Vipers. Niewątpliwie także można by tu powiedzieć Saza, chociaż już zdecydowanie półkę niżej bym go ustawił. Jest kilku midów, które jest wartych uwagi. Dużo osób również stawia na piedestale lidera, jeżeli chodzi o umiejętności mechaniczne, chociaż z pewnością jest graczem, który ma swoje wady. Nie zapominajmy także o Magi Felixie. Jeżeli wbijasz 15 milionów kont do Challengera, prawdopodobnie jesteś całkiem niezły w League of Legends. Może to być Hatrix, tak, jest kilku zawodników, które powinniśmy obserwować na środkowej linii, ale Larsen jest... Matisław ostatnio powiedział, że jest najlepszym midlanerem na EU Masters. I top 3 Lee Sin. I top 3 byłby w... To jest szalona, szalona teza według mnie. Troszeczkę zbyt, tak. Bo midlanerów jednak trochę dobrych mamy. Ojeju, w tym momencie... Jarvan próbuje się odratować, Syndra jest tutaj, zginie na pewno Rakan. Ale czy ktoś jeszcze Behave goni po prostu za rywalem, lecz najważniejszy, Irelia jest na posterunku. Tak, 2-0, już 3-0 Irelia. Z Trinity Force'em i Exhaust jej nie zatrzyma, drodzy moi mili zawodnicy z Grecji. Musieli się tutaj wycofać. Ostatecznie 2-1. 2-1, ale po prostu Wheel of Gaming wyglądają na kompletnie zagubionych. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w momencie, w którym Behave rzucił tego pilara, żeby przerwać Donardsowi przemieszczenie się, Labrov użył swojego ultimate'a z podrzutem, ale został zatrzymany przez właśnie rzeczony filar, więc to była sytuacja rozpaczliwa. Rozpaczliwa ze strony ekipy z Grecji i Big kontynuuje swoją passę dobrych zagrań. W tym momencie już ponad 3000 sztuk złota do przodu i również spójrz, gdzie to złoto jest ulokowane. Syndra, Irelia to są chyba najlepsze postacie, w które mógłbyś włożyć swój kruszec, jeżeli chodzi o środkowe etapy rozgrywki. A Kai'Sa ma dobrą farmę po prostu Karsiego. Nie potrzebuje więcej. Karzi potrzebuje dwóch przedmiotów, ale nie musi ich budować na samym początku gry, bo w mid-game'ie dwuprzedmiotowa Kai'Sa nigdy nie osiągnie tego samego pułapu, co dwuprzedmiotowa Syndra czy dwuprzedmiotowa Irelia. Te postaci dużo lepiej skalują się w środkowym etapie rozgrywki, a Kai'Sa zostanie przez nie przewieziona do late-game'u, jeżeli takowe w ogóle będzie miało miejsce, bo jeżeli ta gra będzie szła w takim tempie, za 10 minut możemy już widzieć wypadek Nexusa. Bo nie jest to zwariowana gra, ale na pewno konsekwentna. To jest dla nich najważniejsze i patrzę na ich teamcomp. Dobrze będzie działał w teamfightach. I to prawda, to będą dobre teamfighty, ale również spójrz na Nashora. Flaga Jarvana, która doda prędkości ataku Kai'Sie, która doda prędkości ataku Irelii. Syndra, która bardzo dobrze kontroluje przestrzeń dookoła Nashora, bo zawsze będzie stakować swoje kulki i wtedy może tylko użyć ultimate'a. Więc tutaj to podejście pod tę ostateczną bestię myślę, że nie będzie trudne. Trudne będzie dla WLG. Tak, nie mają doskoków poza Rakanem. Ale jeśli on będzie martwy, to nagle nie możesz przejść przez Alistara, bo ten wypycha Swaina, próbuje podejść Trundle, zatrzymany przez Jarvana. Gdzieś tam czołga się Urgot, zatrzymany przez najbanalniejszy stun Irelii. Przy Baronie po prostu nie będzie lekko dla WLG, więc jakby musieli czegoś zadziałać, czegoś poszukać przy midzie i ładne wejście od Rakana faktycznie. Lecz Syndra dysponowała swoim flashem, w Alistara wszystko jest obracane, czy ten ultimate dojdzie do skutku? Słyszymy oczywiście ten makabryczny, urgotowy dźwięk, lecz nie słyszymy pił łańcuchowych. WLG dużo straciło, nie zyskując nic. Wiele ultimate'ów, wiele czarów przybyło. Wacze i oczywiście tych kilka również Big spaliło, ale Zaza i Zernix Alot wychodzą z tego cali, a White Knight w międzyczasie zajmie się tą wieżą i wydaje mi się, że wcale ekipa z Grecji nie wyszła do przodu na tym. Patrz na creepy między top lanerami. W sensie tu niedługo będziemy mieli do czynienia z Flame Horizon. Przypominamy tylko o tym, że to Urgot był wybrany w Irelię. Nie Irelia w Urgota, tak jak ktoś miał wątpliwości, kto kogo próbował skontrować. Więc dostrojony matchup. Oczywiście można było dyskutować, czy nie skończy na midzie Irelia, ale wciąż było prawdopodobne, że White Knight to zrobi. Zawodnik, który był w LCS-ie i warto wspomnieć o tym, ponieważ Skandynawię chwalimy nie za Liga Zawodników, ale z tych wszystkich czterech krajów, Dania, Szwecja, Norwegia i Finlandia, i kolejność tu jest nieprzypadkowa, Finlandię wymieniłem na końcu. Tak, Finlandia produkuje najmniej uzdolnionych zawodników. Chyba najsłynniejszy jest Hjarnan, tak? Nie potrafię pomyśleć o kimś innym. Hjarnan jest Szwedem. A Finem był Cyanide. Na przykład. A, to prawda. A tak, owszem, tak, przepraszam, Hjarnan był ze Szwecji. Spoko, nie ma problemu. Nie, pamiętam, że kiedyś tak się pomyliłem, przypomniałem sobie, że się wtedy pomyliłem. Okej. Okay. Czy taka postać jak Tryndamir jest? Nie jest, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest. Nie za bardzo. Myślę, że to jest jedna z tych postaci, które po prostu wymagają trochę reworka, bo ich
całościowo ich design jest troszeczkę nieadekwatny do rozgrywki w 2019 roku. Może dlaczego? Tak, Tryndamere nigdy nie będzie miał takiej gry competitive, jaką myślicie, że ma na solo. Tak. On będzie zgankowany 4 razy i to dla niego będzie już koniec gry. No, będzie sprawione, że będzie bezużyteczny. I był taki czas, kiedy Tryndamere był grywany nieco więcej i to był moment, w którym ten build pod AP był popularny i tam dało się rzeczywiście sporo pospipuszować, bo niezależnie od tego, czy byłeś 0-2, 0-10, obrażenia do struktur były wysokie i tak dalej, ale te czasy minęły. Wciąż czekam na pierwszy 0 damage Tryndamere, zwycięstwo competitive. Czekamy na to niewątpliwie. Słyszałem, że w tym momencie Tryndamere jest całkiem popularny przy niektórych wyzwaniach, jeżeli chodzi o polskie podwórko streamerskie. Więc hej! Tak, liczę, że G2K kiedyś pokażę. Niewątpliwie. Zaze w tym momencie może być wyłapany przez Dabrowa i to się udaje w tym momencie. To jest bardzo ważne zabójstwo. To jest shutdown nawet. I za tym dive'em podąży Big, próbują go odbić, pościć swojego midlanera i faktycznie White Knight! Fantastycznie startuje ten teamfight, skacze po rywalach, triple dla niego jest obowiązkiem. I nie ma mowy, że tu na pierwsze miejsce skończy WLG. Ten teamfight niemal wybija im to z głowy. I pamiętasz, co mówiliśmy przed chwilą? Po prostu na dwóch przedmiotach Irelia będzie tak bardzo silna w midgame'ie i te zostały wbite. To jest natychmiast rozpoczęty naszor i nie wydaje mi się, żeby Behave miał jakiekolwiek możliwości kradzieży, chociaż nigdy nie możemy niczego wykluczyć, kiedy obu junglerów jest przy życiu, kiedy dwa smite'y są gotowe do użycia, ale zakładam, że Selyuxalot, kiedy tylko Behave podejdzie do tego naszora, po prostu go wypnie, podrzuci, odepchnie. Sprawi, że... Zalistaruje go. Najgorszy. Dokładnie. Zobacz, jak się czai. Zobacz, jak czeka. Pilar daje wizję. Tak, ale... Nic więcej. Ale Wart też daje wizję i ta Alistarowi wystarczy, by wykonać combo. Selyuxalot, bardzo dobra sytuacja w tym momencie. 0-3... Reakcja potrzebna. 0-2, 0-2, 3-1. Znajdź Polaka. Polak jest Elo Health. Czy to jest nasz wniosek? Tak, Polak jest Elo Health. Wiesz, co mówią? Pamiętajmy o tym, że Behave no, jest kontrowersyjną postacią i nawet nie będę wchodził w ten temat, ale tak w Ultra Lidze, kiedy grał, był top 2 dżunglerem w Spardzie i w tamtym splicie jeszcze tanki radził sobie całkiem. To myślę, że były takie top 3. Behave, tanki oraz Inspire. I moment, w którym grał w Proximie, nagle widzieliśmy jego niesamowity potencjał. Przynajmniej ja osobiście zwróciłem szczególnie wtedy na jego uwagę. Tak, to był 2018 rok. Jakiego Behave'a doświadczymy w 2019? Bo dużo narzeka na spadki motywacji na Twitterze, tak nie kryje się z tym. Ogólnie Behave się nie kryje ze swoimi myślami. Żadnymi. Niestety dla niego czasem. I ciekawie, bo mimo wszystko... Jest dobrym graczem. Pamiętam jeszcze, kiedy występował pod nickiem Cutie, dawno temu. Grał chociażby w Jasnym Gwincie milion lat temu, kiedy ta formacja jeszcze funkcjonowała. I pamiętam, że sam przypatrywałem się jego karierze, bo on jest mechanicznie uzdolnionym graczem. On jest graczem, który potrafi podejmować również dobre decyzje na Summoner's Rift, ale ostatecznie czasem najpierw trzeba się uporać z demonami w głowie i może nie wylewać każdej porcji żalu na Twitterze. Mhm. Ciekawy jestem, czy Behave tutaj na będzie pewno... grał w tych bocznych ligach. Pamiętajmy, że zaczął w drużynie Szlatana, w Red Stars, a potem Szlatan go zastąpił. Tak, w Red Stars mu po się zbytnio nie układało. Tak, no ogólnie po jednym tygodniu stwierdził, że to nie ma sensu. Mhm. Ciekawi mnie Behave w 2019. I kto nie powiedział, że nie wyjdzie z tej grupy? Na pewno będziemy życzyć mu sukcesów, bo jest dobrym, utalentowanym polskim leśnikiem, a tych chcemy widzieć jak najwięcej, bo ich już w tym momencie jest całkiem sporo, więc nie oszukujmy się. Leśnicy są naszym towarem eksportowym, będziemy się nim chwalić w każdej możliwej sytuacji, nawet w takiej, kiedy jego drużyna przegrywa. Wheel of Gaming, przypomnę tylko tę nazwę, ale 3-1 wynik w tym momencie Behave'a. I hej, zaraz może go powiększyć, bo Von i Behave będą szukać Karziego, ten ma ultimate'a, ten ma flash. Okej, Karzy jest martwy. Tylko pytanie, jak dużo zasobów zainwestuje tutaj w WLG, bo nawet mając flasha, ultimate'a czy heal'a, no, Rakan po prostu nie odpuszcza, widząc swojej ofiary. Czwarty kill na konto Polaka. I to jest najważniejsze, Michał. Szkoda, że tutaj sam Von użył ultimate'a. Tak. Ultimate by się przydał teraz, broniąc smoka. Hej, ale wiesz, zgarnięcie zabójstwa, kiedy przeciwnik ma naszora, jest całkiem niezłe, ale w międzyczasie na środku oblegana wieża przez Big. I Urgot nie wiem, czy w ogóle zastopują. Urgot nie ma mowy, żeby zatrzymał. Tutaj Jarvan kupuje czas
Nawet skupił się na tym Bananito, żeby dostać sobie fraga, bo wiedział, że i tak inhibitor padnie, to co sobie może odmówić? A nie, to Behave z piątym. Ej, i ten inhibitor nie upada, to ciekawe, Big musi odpuścić, ponieważ przeciwnicy już biegną w ich stronę. I hej, to może być dobra sytuacja dla WLG. To może być jedyna sytuacja dla WLG, żeby zgarnąć jeszcze trochę fragów. Alistar tu też zginie. Pamiętajmy o tym, że Conqueror u Urgota to true damage. I oczywiście redukcja obrażeń, Alistara wtedy się go nie ima. Szczerze? Pierwszy frag nie dla Behave'a i aż szósty dla tej drużyny. Dokładnie, ale to, co jest najważniejsze, trafią do Bananito i ta Zaya jest jednym z czynników, który mógłby tutaj pomóc, jeżeli chodzi o późniejsze fazy rozgrywki. I można by tak pomyśleć, że wiesz, pięć fragów dla Behave'a, kolejny w tym momencie trafia do Zaya i to może być czas comebacku, a potem przypominam sobie, że w przeciwnej drużynie jest White Knight na 6-0 i Rally na 3 przedmiotach. I mam spore wątpliwości. Wydaje mi się, że Big mimo wszystko będzie tutaj panować nad sytuacją, bo spójrz na ich ekwipunki. Tam po prostu jest tyle bardzo, bardzo ważnych i silnych przedmiotów, jak chociażby ten Rabadon z Devka do Hazard. I problem oczywiście z kompozycją, jaką ma WLG. WLG działa dobrze przeciwko takim jednowyjściowym setupom, żeby wyjaśnić. Na przykład przeciwko magom działałoby dobrze, ponieważ są wytrzymali, przetrwaliby combo i wtedy ten Kennen, ten Vladimir, ci wszyscy magowie nie mieliby drugiej rotacji zaklęć, żeby przebić się przez rywali. Swain wciska zonię, Trundle przetrwał, bo wcisnął ultimate i jest wytrzymały i nagle nie masz jak ich zabić. Tylko Irelia po prostu przeczeka te etapy, potańczy sobie na minionach i gdy już WLG swoją defensywę skończą, skończy się subjugate Trundla, skończy się zonia, po prostu wbije się po raz drugi. I Irelia zawsze jest gotowa do walki. I to kontruje takie postaci bruzerowate, jak wybrało jest WLG. Jest postacią niezależną od jednego momentu, jest postacią niezależną od ultimate'a. Zobaczmy teraz, będziemy to testowali, bo White Knight atakowany nawet trochę się przestraszył. To był defensywny flash po raz pierwszy w jego wykonaniu w tej serii. Nietrafione również wszystkie ostrza Ioni, licząc łącznie ze stunem, ale midlane przyjęty. No właśnie, i to jest chyba najważniejsze. Zawodnicy Wheel of Gaming odpuścili po prostu inhibitor od tak, a przeciwnicy skarną go za darmo, bo czemuż by nie? No, nie wiem, Rakan tutaj jest gotowy, tylko pamiętajmy, że jest bez ultimate'a, obracają to wszystko Valistara. Może jakiś ładny ultimate od Urgota tu pomoże Swain w środku zamieszania. Wszystkich obija swoim ultimate'em, lecz w końcu Irelia, mówiłem, wyczeka na zonie i się wbije. To jest ten gameplay, którego oczekiwaliśmy od White Knight'a, inhibitor ostatecznie wzięty. Łatwo ten inhibitor wzięty. White Knight steleportował w środek kompozycji przeciwnika i normalnie jako Irelia uznałbyś to za szaleństwo, bo nie jest to postać jakoś super wytrzymała, ale oczywiście dysponował jeszcze defensywnymi narzędziami, takimi jak Guardian Angel, takimi jak Sterax Cage. Wchodzi w to wszystko, wyczekał zonie dokładnie tak, jak to przewidziałeś. Normalnie jakbyś często grał z Swainem, to zabrzmiało. No i WLG traci pierwszy inhibitor, ale postarają się odpowiedzieć wieżą na środku i szczerze ma tak mało punktów zdrowia, że nie dobiją jej, bo odpuszczą. A więc skoro jej nie wzięli, to też jest wymowne. Boją się rywala i tutaj ekipa z Niemiec wydaje się w tym momencie być już zdecydowanym faworytem, bo wiesz, kiedy rywal cofa od Tureta, który jest na dosłownie dwa hity w momencie, w którym jest Nashor na mapie, to oznacza, że najprawdopodobniej do tego Nashora Bigard, Donard strollował właśnie, by the way, nie wziął Warda. A! Wziął go z Izzy. Okej, ale to jest oszustwo. Zazi? Zazu? Zazę? Zinedine, Zazę? Wheel of Gaming będzie się starać bronić tego Nashora, ale zobacz, White Knight od flanki, to może być flanka śmiertelna. No to jest Irelia dosyć nafidowana. Taka, któremu nawet Morello się nie śniła. O rany, White Knight samodzielnie wymusza te wszystkie flasze, które i tak nie odratują zawodników. Guardian Angel, co powiesz na drugie życie? Alistar gdzieś tam blokuje z tyłu. Urgot, do którego doskakuje Karzi? Urgot uciekający przed Kai'Są. No niestety, takiego typu mecz przystało nam oglądać. Te ultimate Swaina daleki od perfekcji. Kolejny to może być gra. To wygląda jak gra. White Knight jeszcze będzie próbował. Zobacz, że w tym momencie wyłapuje Vona i to będzie martwy Swain. Nawet Zoni nie wcisnął, Legendary, jakby rozpaczony całą sytuacją. No i tylko Behave. Nam 5-1 Behave. Z 14 śmierci tylko jedna. Na samym początku rozgrywki. I to wysnowballowało zresztą, więc co można powiedzieć, starał się tutaj nasz polski dżungler, ale będzie walczył o awans z drugiego miejsca, nie z pierwszego. KDA player.